Witam tutaj wszystkich w kolejnym odcinku. Odkąd poprzedni materiał został nagrany, minęło sporo czasu, ponad półtora tygodnia. Dzisiaj mamy 11 sierpnia. Rzepak jak był zrobiono, siernisko po rzepaku jak zostało zrobione, tak już samo siewy rzepaku powychodziły. W tym tygodniu zostanie tutaj rozsypane wapno. Jeszcze raz ruszę to talerzówką. Następnie jęczmień został zebrany. Małe podsumowanie, do powiedzenia. Nagrania były tylko zrobione na tych gorszych kawałkach, na tych mniejszych. W zasadzie to ziemia lepsza jest na tamtych mniejszych kawałkach, a wyszło odwrotnie w tym roku z powodu dużej ilości wody. Tam gdzie zdawało się, że będą lepsze plony, były gorsze, bo zboże wymokło wcześniej, wyłożyło się i nie było tego ziarna i praktycznie się w większości nie dało zebrać. I znam orientacyjne plony. I tak, na tej pierwszej działce, gdzie kosiłem, na tak zwanych budziskach, plon wyszedł w granicach 2 ton z hektara. Na kolejnej działce między lasami 3,5 tony z hektara, a na tej działce największej, co wydawało mi się, że będzie najgorzej, wyszło w zaokrągleniu 5 ton z hektara. Oczywiście mówię w zaokrągleniu to wszystko, bo wyjdzie to po przeważeniu, natomiast też to nie do końca, tylko wyjdzie mi jedna średnia z wszystkiego, ale mniej więcej tak można sobie liczyć, no, gęstość zboża już mniej więcej można zważyć sobie. Objętość, wiadomo ile przyczepy można sobie pomierzyć i orientacyjnie wyznaczyć, tam w granicach pół tony do przodu albo do tyłu można się pomylić. I co, jakie wnioski? No jęczmień Faustian, który miałem w tym roku pierwszy raz, uważam, że jest dużo gorszy od soldo. I to nie ze względu, że akurat był na tych gorszych działkach jak na ten rok, tylko z tego względu, że miałem tam na działce tej 3-hektarowej jeden przejazd z soldo, znaczy jeden przejazd Faustiana. Już tu kierownica piszczy, żeby nasmarować. No i tam nie sypało to, a kolejny przejazd miałem kombajnu i już od razu soldo inaczej wyglądał, grubsze ziarno, nie było takiego pośladu. Faustian na soldo, no to soldo jest zdecydowanie lepszy. No i tyle, jeżeli chodzi u mnie o żniwa. Jadę teraz spróbować łubin, bo no już jest czas taki, żeby to pozbierać, natomiast nie wiem, bo jeszcze łodygi są zielone, on tak wolno schnie, że no mówię, 11 sierpnia, jeszcze nie wykoszone, to jeszcze surowe łodygi są, ale zobaczę, na koszec pół zbiornika przejdę raz dookoła i ocenię to, wezmę w rękę garść i będę widział, czy to się nadaje, czy nie. Nie będę tam już specjalnie ściągał jakąś wilgotnością mierzy, bo to w ręku czuć, czy to się nadaje do koszenia, czy nie. Łubin długo się trzyma, bo dostał dużo odżywek. Tam też i sporo wilgoci będzie dawał rzepak. Musiałem to wszystko zdesykować, bo jest niestety, jakbym tak nie desykował tego, to bym tego nigdy nie zebrał. Cały czas tam by ziele rosło zielone. W łubinach nie ma mocnych herbicydów. Zobaczmy dynię po lewej stronie. Już widać, się wyłaniają dynie, są znacznie lepsze jak w zeszłym roku. Tutaj troszeczkę gorzej jest, ale tak lepiej jest jak w zeszłym roku. No do zbioru peski jeszcze z półtora miesiąca to na spokojnie, tak koniec września, początek października. Bardziej nastawienie początek października. No i tak jeżeli chodzi o koszenie, to w tym roku przy tylu hektarach, co robiłem, bo wykosiłem w tym roku już 20, jeżeli tak 2 dni porobi się kombajnem, no to po prostu gorączki można dostać i trzeba robić o takiej maseczce przeciwpyłowej, nie mając kabiny,
przy takich upałach te rośliny są dużo porażone grzybem i to wszystko wtykamy, to można się nabawić jakichś niepotrzebnych chorób. Nawet teraz jadę kombajnem i kurz, który się unosi spod kół, jedzie praktycznie z nami w powietrzu. Też teraz jak mówię, to ciężko mi się oddycha, więc praktycznie z koszenia łupinu to tam niewiele co będzie mówione z głowy, no bo nie dam rady. Może kiedyś jakby kombajn był z kabiną, no to tak, to można nagrywać takie filmiki, długie relacje ze żniw, opowiadać co i jak, a tutaj tak dorywczo będziemy coś ewentualnie pokazywać, jeżeli będzie coś ciekawego, ewentualnie jakieś awarie. Podczas żniw w tym roku wciągnął mi się kamień, przez kombajn cały przeszedł, zrobił dwie usterki, po pierwsze zgiął łośkę mucarni, jeden cep, po drugie z 15 nożyków w sieczkarni poszło się. I o ile te nożyki w sieczkarni to jeszcze pół biedy, bo tam można sobie łatwo wymienić, to tam po sezonie rozkręcę i wymienię, natomiast już jeżeli chodzi o łośkę mucarni, no nie zatrzymał się kamień w tym miejscu, gdzie powinny się kamienie zatrzymywać i pociągnęło to dalej. No i dobrze, że klepiska nie uszkodziło, bo akurat to było w tym czasie, jak rzepak kosiłem. Rzepak leżący był na podmokłym terenie i się zapadłem. Uciągnęło ziemi trochę i w tej ziemi był kamień. No i przez okres zimowy taki, no, będę miał co robić. Będę musiał rozbierać całą mucarnię, będzie to wyzwanie. Bo o ile jeszcze z tej strony dobrać się, to ja już się dobierałem do tego łożyska, tu już wiem co i jak. O tyle z tej strony te wariatory, kółka napinające te zdejmować, kliny wybijać, to będzie wyzwanie. Łubin wygląda nawet ok, chociaż powinien być trochę lepszy, a z tego względu, że nie pryskany, to tak trochę go grzyb zjadł. Teraz się już nauczyłem, że trzeba pryskać od grzyba i od robaka, mimo że nawet gorzki ten łubin jest. W tamtym roku nie trzeba było pryskać, bo deszczów nie było. No tu muszę workiem zatykać, bo jest nieszczelny. Jak naleci trochę więcej, to będzie się wysypywać. No mówię, mucarnie włączamy z tyłu. Trochę napniemy. Troszeczkę łośka zgięta jest, ale daje radę robić. Już w tym roku łupin do kosza.
żela leci. Jakiś nie wiadomo co to leci. Już więcej ziela jak czego. Co ja ostatnio kosiłem? No. Ale to na sitach muszę zobaczyć, co tam jest. Ale on taki zielony. No ja wiem, że zielony, no i temu tak... Co to już do kopania? No właśnie przyjechałem spróbować, no. Czy wywiewa nasiona? Których i tak za dużo nie ma. Strączki obłupane, ale to takie to już z pośladem. No grubych nasion nie ma, nie? Ale zielone łodygi aż tutaj w sieczkarni się nalepia. Aha. Tego tutaj nie zamknąłem. Sita są za bardzo otwarte. To nic. Sita są za bardzo otwarte i leci za dużo tego wszystkiego. Dobra, większy wiatr trzeba dać. No, zobaczymy co wyjdzie z tego. No to jest to takie zielsko, co sypie. Od brzegu jego było najwięcej, właśnie o to. O takie o te dziadostwo się sypie. I tak będzie trzeba ten łubin przewiewać i wtedy będzie dobrze, nie? A z tymi śmieciami co trzeba kosić. Dobra, spróbuję.
jeszcze tam troszeczkę. Można szybciej jechać. Sobie później maseczkę założę tą, znaczy ona z zewnątrz ponagrywa. Jeżeli byś stwierdził, że będę kosił. Jak nie, to zostawię to, no nie wiem, za 3 dni jeszcze. Widzę, tutaj dużo zielonych jest takich. Mokre to jest. Nie nadaje się to do koszenia jeszcze. Kurczę. Ale jak już tu przyjechałem, to objadę to te pole raz dookoła. Wyłączę silnik. Objadę to raz dookoła, wysypię na przyczepę i na przyczepie rozgarnę to i będzie schnąć, nie? Tam te 200 czy 300 kg niech sobie schnie. Tylko teraz jeszcze mnie interesuje jedna rzecz, czy jak ja tu jeżdżę, koszę, trochę większy wiatr dałem, czy ten łubin wypada, wywiewa go, nie? Chociaż łubin to jest ciężki, nie powinno. Ale zobaczmy, o zobaczcie, nasiono jakieś tam leży, nie? Jedno, ale pytanie, czy to jest... Na sitach zostało wyrzucone, czy po prostu gdzieś z kombajnu, tak on przy headerze powiedzmy obiło to. No, ale tak, strączki są podamacane. No, tutaj na miejscu w kupce wysypało, to jest właśnie wiarygodniejsze źródło. Bo na tej kupce wiadomo, że to z sit wszystko leci. I teraz, czy ja tu nasiona łubinu widzę? Na razie nie widzę, ale jeżeli zobaczę, to znaczy, że trzeba troszeczkę wiatr zmniejszyć. To taki poszlak, no to niech sobie to wywiewa, no bo to i tak z tego nic nie będzie. No to głównie chodzi o to, żeby to były nasiona tak do... no nasiona do posiania poplonu, nie, bo to nie jest łubin paszowy. I tu na pasze mi nie zależy na ilości, tylko na tym, żeby było jak najwięcej takiego łubinu, którym sobie znowu w przyszłym roku posieję i znowu jakieś poplony i tak dalej, i tak dalej. Więc dobra, tak to zostawię. Z dzisiejszego wjazdu łubin no będzie tyle, że zrobię tylko jedno okrążenie. Dobra, to rozgarniemy, żeby pod talerzówkę było ładniej. No i sami widzicie, nie, w sieczkarni, jak ta słoma jest zielona. No, po prostu jeszcze jakby ciągnęło, ta roślina jest surowa, mimo desykacji. I tak, no tak się to trzyma, nie, jak ten łubin wygląda, no tak jak widzicie, nie. No, mi się wydaje, że tych strączków jest troszeczkę za mało, zobaczmy, no, zobaczcie na przykład te rośliny, no co to jest, jeden strączek, nie. Tutaj jakiś ewidentnie grzyb zaatakował. Ewentualnie jakieś robaki latały i jadły to. Tutaj właśnie, jeżeli chodzi o robaki, to widzę, uważałem, że było ich może nie tyle, co na łubinie, co w rzepaku. Było dużo tych takich białych motyli, tych, co tu atakują rzepak. Mi się wydawało, że to właśnie one w rzepak leciały. Przeleciała, tam nie zamknąłem.
No i nie zamknąłem? No nie. No i co się okazało, że widocznie to też i włókienie zaatakowało, nie? Więc jeżeli nie popryskamy od robaka, to i robak potrafi i łubin, nawet mimo że jest gorzki czy słodki, to też nam coś trochę uszkodzi. No i w tym roku tak wyszło, że to nam też to uszkodziło, ale coś tam trochę się zbierze. No a jak nie, tyle co się zbierze, to mi wystarczy, aby było na przyszły rok posiać i na poplony. Dobra, odpalamy. Jadę do domu. 4 dni urlopu prabiorę i znowu próbuję, nie? A tym bardziej, że jeszcze deszcze nie nadają, tylko słoneczną pogodę, także na spokojnie. Dobra, tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, na razie wam i cześć.